Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam o poranku. Hossa w Warszawie bez Wall Street. Czy jest to możliwe? To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Hossa w Warszawie bez Wall Street. Czy jest to możliwe? Jako, że dzisiaj mamy święto w Stanach Zjednoczonych, dzień wolny, będziemy świadkami zanikającej zmienności i wyczekiwania na to, co się jutro wydarzy. Warto się zastanowić tak bardziej z teoretycznego punktu widzenia, czy hossa w Warszawie jest możliwa bez kontynuacji tendencji wzrostowej na Wall Street. Ponieważ indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych docierają do swojego potężnego oporu i wygląda na to, że ten poziom cały czas będzie ładnie pracował, czyli górne ograniczenie 16-miesięcznego kanału wzrostowego tuż nad poziomem 5000 punktów jesteśmy usadowieni na tej linii trendu wzrostowego, plus dodatkowo mamy psychologiczne oddziaływanie poziomu 5000 punktów. Co prawda poprzedni tydzień zakończyliśmy nad tym poziomem i raczej tendencja wzrostowa powinna być kontynuowana, jednak warto się zastanowić, czy cały świat może kontynuować tendencję wzrostową, gdyby na Wall Street doszło jednak do korekty, do zatrzymania przynajmniej na tych poziomach, które teraz obserwujemy. Dodatkowo warto oczywiście patrzeć na indeks Nasdaq. Spółki technologiczne testują także ważną linię kanału wzrostowego w formacji klina zwyżkującego, bądź też samą 4-miesięczną linię trendu wzrostowego, więc te wydarzenia, które będą miały miejsce wkrótce, mają duże znaczenie. A przypominam, że w tym tygodniu z danych makroekonomicznych najciekawsze będą te odnośnie wskaźników PMI, wskaźników, które pokazują nam, co się dzieje w poszczególnych sektorach usługowym, przemysłowym oraz w całej gospodarce. Jako że dane będą najbardziej bieżące, czyli dane będą za luty, więc rynek prawdopodobnie będzie przywiązywał do nich dużą wagę. No i zwróćmy uwagę, że pochodną tego, co może się wydarzyć na rynkach finansowych bez udziału Wall Street, może być przede wszystkim indeks DAX, czyli główny indeks giełdowy w Europie, i zamknięcie nad poziomem 17000 punktów w poprzednim tygodniu zachęca do tego, żeby raczej nastawiać się na kontynuację tendencji wzrostowej niż na spadki. Wybicie z tej konsolidacji, którą obserwujemy od kilku tygodni, także prawdopodobnie będzie miało miejsce. Jeżeli to wybicie będzie trwałe, usadowi rynek mocniej nad poziomem 17000 punktów, to wskazówka dla hossy na warszawskim parkiecie może mieć miejsce i warszawski parkiet także może pójść mocniej w górę. No i teraz hossa w Warszawie bez Wall Street. Czy jest to możliwe? Proszę zwrócić uwagę, że hossa w Stanach Zjednoczonych żyje tak jakby swoim własnym życiem, natomiast Europa jest tutaj wytłumiona, osłabiona tym, co się dzieje w Azji. Więc jeżeli hossa w Europie, hossa w Warszawie ma być kontynuowana bez Wall Street, to powinniśmy obserwować równolegle pozytywne zachowanie indeksów giełdowych w Azji, a zwłaszcza w Chinach. Jeżeli będziemy obserwować wzrost indeksów giełdowych w Chinach, indeks w Hongkongu, indeks na kontynentalnej Europie także będzie pokazywał tendencję wzrostową, to dla części inwestorów może być to sygnał, że mamy do czynienia z jakimś ożywieniem, pozytywnym wpływem Chin na swoją gospodarkę, pośrednio później na gospodarkę w Europie, zwłaszcza Niemiec, i później kolejna pochodna to zachowanie polskiego parkietu. Dlatego też myślę, że hossa w Warszawie jest możliwa, jeżeli równolegle będziemy świadkami wzrostów indeksów giełdowych w Azji, zwłaszcza w Chinach, i jeżeli będzie to równolegle powiązane z pozytywnym zachowaniem ceny miedzi. Miedź także jest bardzo czuła na to, co się dzieje w Chinach, i zwróćmy uwagę, za każdym razem, kiedy indeksy giełdowe w Azji, a zwłaszcza indeks Hang Seng, chce rosnąć, jest to potwierdzone zachowaniem ceny miedzi, to tendencja wzrostowa praktycznie parkietów na całym świecie, ale w szczególności w Europie, ma także uzasadnienie, więc hossa w Warszawie jest jak najbardziej możliwa, jeżeli równolegle mielibyśmy do czynienia z tendencją wzrostową w Chinach, zwłaszcza na indeksie w Hongkongu. Więc tak to na chwilę obecną wygląda. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj mamy raczej pozytywną sesję w Japonii. Mamy zatrzymanie na giełdzie w Hongkongu, krótkoterminowy opór, który widać tutaj na wykresie działa, ale proszę zwrócić uwagę, każde
Kolejne spadkowe odbicie, każda kolejna spadkowa korekta tworzy swój dołek wyżej, dlatego rośnie szansa na to, że będziemy trwale przechodzić przez ten opór, a to da potencjał ku temu, żeby i Europa uwierzyła w kontynuację tendencji wzrostowej. Indeks giełdowy w Korei też bardzo ładnie rośnie i generalnie zachowuje się najlepiej, dlatego też rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy próbować na samym początku dzisiejszej sesji także ruszyć ku oporom w Europie, a później prawdopodobnie sesja będzie na przeczekanie, na doczekanie, na chłodzenie wskaźników, dlatego też rośnie moim zdaniem szansa na to, że i warszawski parkiet będzie znowu próbował zaatakować ostatnie maksima, maksima Hossy i będzie się próbował dalej wgryzać w całą strefę najbliższych, ale ważnych oporów 2375-2400 punktów. Jeżeli warszawski parkiet ma rosnąć, to powinniśmy równolegle obserwować umocnienie krajowej waluty, dlatego też moim zdaniem w szczególności należy patrzeć na to, jak będzie się zachowywała para dolar do złotego względem poziomu 4. Jeżeli wzrosty mają mieć kontynuację na warszawskim parkiecie, to para dolar złoty powinna spaść poniżej 4 i wtedy prawdopodobieństwo wzrostów jeszcze bardziej wzrośnie. Ale potrzeba ku temu wzrostu euro-dolara. Na razie euro-dolar zachowuje się tak, jakby miał ochotę szturmować opory 1,08. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj sesja w Stanach Zjednoczonych powinna ograniczyć handel i raczej mała jest szansa na to, że będziemy świadkami trwałego wyjścia, a nawet ataku na ten ważny psychologiczny poziom. I także zmienność na amerykańskich obligacjach powinna być niewielka, natomiast pozytywną informacją jest zachowanie ceny złota. Cena złota już wyraźnie oddala się od poziomu 2000 dolarów. Wyjście nad poziom 2000 to zmiana sentymentu znowu na prowzrostową i złoto zachowuje się tak, jakby oczekiwało i dyskontowało, że euro-dolar pójdzie w górę jednak, przebije poziom 1,08 w kolejnych dniach, a amerykańskie obligacje wrócą do spadków, czyli ceny amerykańskich obligacji zaczną rosnąć. I naprawdę bądźmy w szczególności wyczuleni na zachowanie ceny miedzi. Natomiast wskaźnikiem wyprzedzającym inflację jest oczywiście ropa naftowa, a tutaj nie udaje nam się pokonać oporu w rejonie 77 dolarów. Proszę zwrócić uwagę, już któryś raz atakujemy ten poziom. Jest to miejsce, gdzie przebiegają średnie kroczące, dlatego też nie są to jakieś poziomy, które zostały w nicości ustanowione. To są poziomy, na których ważne są średnio i długoterminowe opory w postaci średnich kroczących. Natomiast jeżeli posiłkujemy się tym, co się dzieje na kryptowalucie, to proszę zwrócić uwagę, że raczej dzisiaj o poranku, kiedy wrócił handel, Bitcoin raczej ma ochotę na kontynuację wzrostów niż spadków, dlatego też rośnie prawdopodobieństwo, że i ta najbardziej popularna kryptowaluta spróbuje kontynuować tendencję wzrostową, a to będzie sprzyjało temu, żeby i indeksy giełdowe nawet w Stanach Zjednoczonych także próbowały rosnąć, a nie spadać. Naprawdę zachowanie kryptowaluty w poprzednim tygodniu, czyli wyjście nad poziom 50 tysięcy dolarów, zaczyna mocno faworyzować scenariusze prowzrostowe w kolejnych tygodniach w oczekiwaniu tutaj na halving, czyli wydarzenie, które będzie miało miejsce w kwietniu. Prawdopodobieństwo ruchu i ataku na maksima wszechczasów do tego wydarzenia w kwietniu jest duże i to także powinno sprzyjać popytowi na ryzyko. Tak więc tak wygląda sytuacja HOSSA w Warszawie bez Wall Street. Czy jest to możliwe? Proszę patrzeć w szczególności na zachowanie giełdy w Chinach, pośrednio na giełdę w Niemczech oraz także na zachowanie ceny miedzi. Jeżeli te rynki będą rosły, zwłaszcza w Chinach, indeks oraz cena miedzi, to Warszawa także powinna ruszyć w górę i będzie możliwa hossa w Warszawie nawet bez hossy, bez kontynuacji tendencji wzrostowej na Wall Street. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!